Z Ewangelii według świętego Łukasza. Rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Dziś zwiastowanie Pańskie i spotykamy Maryję, która prezentuje całą sobą wielką otwartość na wolę Bożą. Mówi o sobie: oto ja, służebnica. Definiuje siebie jako kogoś, kto jest do tego, by słuchać. Służebnica jest po to, żeby słuchać i wypełniać wolę innych. I Maryja sama siebie tak definiuje. Co więcej, w ten sposób wcale nie traci swojej godności, wcale nie traci swojej ważności jako człowiek. W ten sposób wcale nie staje się mniej człowiekiem. Wprost przeciwnie. Fakt, że sama siebie definiuje jako służebnicę, sprawia, że my widzimy w niej największe piękno, że w niej realizuje się to, co się nie zrealizowało w nikim innym na świecie. Poczęła Syna Bożego. Ja myślę, że my tak często mamy problem ze zdefiniowaniem siebie, a jeżeli już nam się to udaje, to próbujemy tą definicję ciągnąć w taką emocjonalną górę. Kim jestem? Jestem sobą. Kim jestem? Jestem ważny. Kim jestem? Jestem kimś, kto ma wpływ, kto decyduje o sobie. Maryja robi odwrotnie. Maryja mówi: kim jestem? Jestem tym, kto oddał decydowanie o sobie Bogu. I w ten sposób jej życie stało się najpiękniejszym życiem na świecie. Do zobaczenia jutro.